Siema anatomiczne ziomale, witam Was w anatomii przy kawie. Dzisiaj opowiem o mięśniu obłym większym. Mięsień obły większy, teres major z łaciny, zaznaczony jest dzisiaj na kolor żółty. Zaczyna się od brzegu bocznego łopatki, tutaj w okolicy kąta dolnego. Następnie biegnie też częściowo wzdłuż pod mięśniem obłym mniejszym. Natomiast nie idzie tak jak mięsień obły mniejszy i podgrzebieniowy, tutaj na zewnątrz do kości ramiennej, tylko wchodzi pod pachę i wychodzi następnie z przodu, przyczepiając się do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej. W tej okolicy też przyczepia się mięsień najszerszy grzbietu. Powyżej na guzku mniejszym przyczepia się mięsień podłopatkowy, także jest jednym z trzech mięśni tej okolicy. I warto zapamiętać, że właśnie odróżnia się z tych mięśni idących od tej strony i od mięśnia nadgrzebieniowego, że będzie szedł pod pachę i wychodził sobie z przodu. Jeśli chodzi o unerwienie, też już jest trochę inne od powyższych mięśni, ponieważ pochodzi od nerwów podłopatkowych i tak samo jeśli chodzi o unaczynienie, czyli tętnice, które doprowadzają krew, to będą tętnice podłopatkowe. Przejdziemy teraz sobie do samej funkcji. Jeśli chodzi o funkcję, ze względu na przebieg, mięsień skracając się, tutaj będzie obracał kość ramienną do wewnątrz, tak? Także będzie współdziałał też z mięśniem podłopatkowym, z mięśniem najszerszym grzbietu oraz z mięśniem piersiowym większym, tak? Czyli rotacja wewnętrzna kości ramiennej. Dodatkowo będzie brał udział w ruchu przywodzenia kości ramiennej, kiedy chcemy, zwłaszcza z uniesionej pozycji, pociągnąć rękę w dół, czyli przy wszystkich podciąganiach na drążku będzie tutaj mocno obciążony wraz z mięśniem najszerszym grzbietu. W poprzednim odcinku możecie zobaczyć anatomię sąsiada, czyli mięśnia obłego mniejszego oraz powyższych mięśni podgrzebieniowy oraz nadgrzebieniowy. A dzisiaj dziękuję i do zobaczenia wkrótce.